pierwsze 30 kieliszków obowiązkowo, potem jak kto woli. Te słowa generała Czesława Kiszczaka dobrze oddają atmosferę spotkań w Magdalence. W Magdalence wódki było w bród, lała się tam strumieniami. Jeszcze zanim zaczęły się obrady na dobre, już przypieczętowano nią sukces, jakim miało być zawarcie politycznego kompromisu pomiędzy komunistyczną władzą a solidarnościową opozycją. Chociaż nie dokonano jeszcze żadnych uzgodnień. Gdy po latach zobaczyliśmy to na ekranach swoich telewizorów, zawstydzony Lech Wałęsa, przywódca Solidarności, zaczął się tłumaczyć bełkotliwie. Ja tylko usta w kieliszku maczałem. W takiej atmosferze zawarto najważniejszy w Polsce polityczny kompromis.